Witajcie, ja nazywam się Ryszard Kowalak i dziś zrecenzuję dla was saszetki z serii Wild Story 2. Jak zapewne pamiętacie, pierwsza seria wybitnie przypadła mi do gustu. Dlatego też teraz w przypadku serii drugiej, korzystając z przeceny na stronie Kobi, od razu kupiłem saszetek 5. Dziś dla was otworzę jednak tylko jedną i to tą najlżejszą i najcieńszą. Zaraz wytłumaczę wam dlaczego. Najpierw jednak przyjrzyjmy się opakowaniu. Jak widzimy, ma ono identyczny układ jak opakowanie z serii pierwszej. Jest jednak wykonane z troszeczkę innego tworzywa, tego samego, z którego zostały wykonane wszystkie tegoroczne saszetki. Warto jednak zwrócić uwagę, że na opakowaniach z linii Wild Story nie wyszczególniono liczby figurek do zebrania, która jest obecna we wszystkich saszetkach, które już dla was recenzowałem. Z tyłu tradycyjnie znajdziemy spis wszystkich figurek, które możemy znaleźć w środku. Z perspektywy osoby, która nie miała do czynienia wcześniej z serią Wild Story, wygląda to naprawdę pokaźnie. Jednakże z perspektywy osoby, która już wcześniej miała do czynienia z saszetką z pierwszej serii, będzie to dość spory zawód, bo jak widzimy, zdecydowana większość figurek się powtarza. W zasadzie jedyne różnice to podmienienie figurek ludzkich na takie w nowym stylu oraz wprowadzenie kilku zwierząt. O ile figurkom męskim ta zmiana wyszła raczej na dobre, o tyle nie można już tego powiedzieć o figurkach żeńskich. Jeśli chodzi natomiast o zwierzęta, to dorzucono czarną panterę, kolejnego, trzeciego już węża, czarnego niedźwiedzia, czarnego orła zastąpiono orłem brązowym i wywalono główną atrakcję, czyli lwa. I właśnie z powodu tak absurdalnie wręcz małej ilości różnic między możliwą zawartością saszetki Wild Story a możliwą zawartością saszetki Wild Story 2 zdecydowałem się w dzisiejszej recenzji odtworzyć dla was tą najmniejszą, najcieńszą saszetkę. Nie trudno bowiem zgadnąć, że na 90% znajduje się w niej jedna z figurek ludzkich, a to właśnie figurki ludzkie są podstawową różnicą między saszetkami. A co to byłaby za recenzja saszetki Wild Story 2, jeśli przedstawiłbym wam coś, co już wcześniej widzieliście w jednej z recenzji z serii Wild Story 1. Cóż, zajrzyjmy do środka. A oto i nasz bohater. Tak jak przypuszczałem, jest to jedna z postaci ludzkich i ku mojemu zadowoleniu nie jest to jedna z postaci kobiecych. Jak widzimy, nasz plemienny wojownik ma bardzo anatomiczne kształty. Zamontowane za pomocą jednego zaczepu nóżki są w kolorze skóry naszej postaci z zielonym akcentem symbolizującym bieliznę. Wyżej widzimy torsik cały w kolorze skóry, konkretniej w tym przypadku umięśnioną klatkę piersiową z bardzo ładnym nadrukiem. Zarówno ramiona, twarzyczka, jak i włosy naszej postaci są to tego samego typu elementy, które widzieliśmy we wcześniejszym rzucie serii Wild Story. Jako ekwipunek otrzymujemy taki oto łuk. Jest to tradycyjny element Kobi, ponieważ występował już w serii Rzymianie i Barbarzyńcy. Jak widzimy, jego struktura jest bardzo realistyczna. Strzała nie znajduje się po środku, tylko troszeczkę wyżej. Odpowiada to mniej więcej temu, jak w rzeczywistości wygląda strzelanie z łuku. Mamy tutaj również możliwość zaczepienia sznureczka, który wyznaczałby naszą cięciwę. W porównaniu ze swoją wersją sprzed roku, którą mogliśmy otrzymać w zestawie Góry Skaliste, wypada całkiem znośnie. Bardziej anatomiczny wygląd wyszedł mu jak najbardziej in plus. Tym bardziej, iż dał nam nowe możliwości, a konkretniej
nowy punkt ruchu, ponieważ teraz możemy postać również obracać w taki sposób. I o ile nie przesadzimy, wygląda to naprawdę dobrze. Prócz figurki w opakowaniu znajdziemy... zaraz, tam nie ma nic prócz figurki. A co się stało z grą karcianą? Reasumując, mam bardzo mieszane uczucia. Postaci męskie zmienione na lepsze, postaci kobiece zmienione na gorsze, pozbawienie saszetek aspektu gry karcianej, a reszta dokładnie taka sama jak w serii poprzedniej. Tyle, że ta reszta to piękne zwierzęta, a to właśnie dla zwierząt przecież kupujemy saszetki Wild Story. Tak więc choć osoby, które zebrały wszystkie figurki z pierwszej serii Wild Story będą zawiedzione, w ogólnym rozrachunku nadal mogę polecić te saszetki, ponieważ nadal są najlepszymi klockowymi saszetkami, które obecnie są dostępne na rynku. Bez względu na to, czy seria pierwsza, czy seria druga. To by było na tyle na dzisiaj, my widzimy się w następnym materiale, a do tego czasu trzymajcie się. Thank you.